Witam Was. Oto przykład rośliny agresywnej, która potrzebuje dużo słońca i wody. To jest dynia zwyczajna. Tu już jest dosyć wysoka. Za chwilę będą pnącze, odnoże pnącza iść na różne strony świata. Widzimy pomniejsze dynie. No, robi to wrażenie. Robi to wrażenie, jest ciepło. Trzeba systematycznie podlewać. Spodziewamy się naprawdę dyń olbrzymich. Na razie roślina jeszcze jest mała, w stanie wegetacji. Oczywiście prosi się, żeby rzucić okiem na pomidory. One oczywiście są już tutaj na tym poletku duże, na większym poletku mniejsze, ale wróćmy do dyń. Tak, trzeba mieć głowę jak dynia, żeby dbać o te roślinki. Pozdrawiam.